Witamy w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni. Prosimy o zajęcie miejsc i wyłączenie telefonów komórkowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.kliszczackiecentrumkultury.manifo.pl. Południowy Szlak Kultury. Te skarby, te obrazy i natury, i swobody chwytaj, pókiś jeszcze młody, póki w sercu jeszcze rano, bo nie wrócą ci dwa razy, a schwytane pozostaną. Młodzieniec zbliżał się szybkim krokiem od strony południowej do roli Hajosty w Bogdanowce. Jego wprawne ucho już z dala rozpoznawało, że nie wszyscy młocący cepami w stodole, do której się zbliżał, dorównują sobie. Dwóch z nich biło rytmicznie i miarowo. Natomiast trzeci, czy to z braku umiejętności, czy z lenistwa, partaczył robotę do tego stopnia, że zderzały się kije bijaków w górze. Szczęść Boże! Zdrowił młócących zboże przybysz. Daj Boże, lepiej jak to pomoże. Odpowiedział mężczyzna stojący najbliżej wejścia. Wszyscy jednak przerwali pracę i z zaciekawieniem spojrzeli na chłopaka. Był to najstarszy chłopak od kosków sąsiedniej roli, znany z przedsiębiorczości i odwagi. A pomogę, tym bardziej że cepy się zrą, będzie mróz. Żartował chłopak, przymawiając do nierytmicznej pracy.
Bez słowa się zgodzili, nie zważając na oczywiste kpiny. Sami już bowiem byli źli na siebie, a roboty kupa. W zespole zastąpił najmłodszego, który za pomocą siedlaczki wziął się do wywiewania plew z ziarna. Robota ruszyła z kopyta. Góralko nadobna, nie biegaj z osobna, zarosłej ustroni, strach stracha tam goni, pochwyci cię w lesie, pod ziemię zaniesie, bez gór i bez słońca, zostaniesz do końca. W kilkunastu minutach z robotników pot lał się ciurkiem. Chociaż czas nie był po temu, do niedzieli palmowej brakowało tygodnia. A mróz co noc nawiedzał okoliczne przysiłki. Znojny trud przerwał dopiero zachód słońca. Trójka silnych i wytrwałych mężczyzn usiadła na sąsieku i dopiero wtedy rozwiązały się im języki. Harujecie, harujecie. I co z tego mocie? Retorycznie zapytał Kosek i ciągnął dalej. Pęcherze na palcach i garb na plecach. Jego towarzysze spojrzeli na niego, na siebie i czekali, co będzie dalej. A ja wiem, co zrobić, aby mieć pieniądze i się nie narobić. Rzekł chłopak tajemniczo. Co? Dopytywali jeden przez drugiego. Jest takie miejsce w Bogdanówce, w gęstym lesie. Panuje tam wieczny półmrok i rosną najlepsze owoce lasu. Jagody, grzyby i żurawina. Biada jednak temu, kto się zapuścił w tamte strony. Znajduje się dopiero po paru dniach wyczerpany
i umorusany błotem z okolicznych bagien. Słuchacze spojrzeli po sobie niepewnie. Znali to miejsce zwane stawiskiem. Wszyscy wiedzieli, że są tam skarby, których pilnują złe moce. Trzeba tam pójść w niedzielę palmową, kiedy wszyscy będą na sumie w kościele. Dokończył. Rozmowy i przekonywania trwały długo. Wszyscy rozeszli się do domów już przy blasku księżyca, który odbijał się w zmrożonych kałużach topiącego się pomału śniegu. Wszystko, co siłą cudowną zaklęte, na wieczną spuściznę zostało przejęte. Kto cudu spragniony, kto ufa i wierzy, niechaj na stawiska skarbu szukać bierze. Na umówione miejsce nad potokiem, pod stawiskiem, przybyło tylko dwóch śmiałków. Czas uciekał. Nie zastanawiając się długo, ruszyli sami. Wszak niedziela palmowa jest tylko jedna w roku. A i do podziału skarbu będzie mniej rąk. Na miejsce dotarli niebawem i ukryli się w świerkowym zagajniku, czekając na rozwój wydarzeń. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się przed nimi dwie postacie. Smagłe na licu, w czarnych kapotach i czerwonych hajdawerach. Na nogach zaś mieli sznurowane buty z żabiej skóry. Nie mieli jednak czasu na dalsze rozważania, bo wydarzenia ruszyły z kopyta. Jeden z nieznajomych pokazał im pełną skrzynię złotych monet, na widok której rozdziawili gęby i oniemieli zrzący posiadania. Gotowi na wszystko. Gramy w karty? Skrzeczącym głosem zapytał właściciel ze skarbami. Gramy, gramy! Zapewnili skwapliwie śmiałkowie. Gra rozpoczęła się na dobre. Już po pewnym czasie kosek napełnił złotymi monetami swoją czapkę. Karta szła wyśmienicie i po chwili w każdej kieszeni brzęczały ciężkie talary. Grał dalej. Ugrał taką kupę złota, że do marynarki nie mógł zmieścić. Ale chciał jeszcze więcej. Tak go pieniądze kusiły. I nagle zaczął przegrywać. Przegrał wszystko. Postaw duszę. Ostatnia stawka za całe złoto.
ostatnim momencie przyszło opamiętanie. Przerwał grę, bo już wiedział, że gra z diabłami o swoją duszę. Przejrzał również na oczy i dopiero teraz zauważył koźle rogi w gęstej, czarciej czuprynie. Rugając do swojego towarzysza niedoli, dał znak do ucieczki. Poderwali się i biegli na oślep, na złamanie karku, co sił w nogach. Udało się, uszli z życiem. Jednak skarb przepadł. Po paru dniach zebrała się ponownie grupa śmiałków, aby zobaczyć, gdzie rezydują diabły, które przegnały amatorów szybkiego zarobku. Chodzili i błądzili po lesie. To było tu! Prawie jeden. Nie, to na pewno nie było tu. Spierał się Kosek. Nie znaleziono jednak tajemniczego miejsca. Taki to żywobyt kliszczacy powiedli i sidłom szatana groźnym nie ulegli.